Gościem Radia Wnet jest pani Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, panie redaktorze. Czym jest bank BGK? Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim bankiem rozwoju. Bankiem, który został utworzony zaraz po odzyskaniu niepodległości specjalną ustawą w 1924 roku po to, aby wspierać rozwój społeczno-gospodarczy Polski, po to, żeby odbudować Polskę po odzyskaniu niepodległości. Ta rola została nam do dzisiaj i mimo, że bank w okresie czasów słusznie minionych, czyli w czasie komuny byliśmy tylko dwoma stanowiskami w Ministerstwie Finansów, to swoją rolę odzyskaliśmy i kreujemy ją do dzisiaj, a także ją rozwijamy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank misyjny, wspierający rozwój, realizujący na zlecenie wiele programów rządowych, a także wspierający finansowanie najważniejszych przedsięwzięć dla polskiej gospodarki. Ale wspiera tylko te publiczne i państwowe przedsięwzięcia, nie, czy też prywatne? Nie, też i prywatne. No, my jesteśmy finansujemy wspólnie z innymi bankami komercyjnymi wiele ważnych przedsięwzięć, no, duże firmy, duże przedsięwzięcia, które są strategicznie ważne, ale ze względu też na tajemnicę bankową ja nie mogę przytoczyć tutaj konkretnych firm i konkretnych kwot, także będę prosiła o wybaczenie, że takich szczegółów nie mogę udzielać. A czym się różni? Jedną różnicę pani wymieniła, ale czym się różni BGK od zwykłego komercyjnego banku? Dlaczego warto pójść po kredyt do BGK i kto może po ten kredyt pójść? I to bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na swoją rolę uzupełnia system sektora bankowego, czyli tworzy taki ekosystem uzupełniający rolę banków komercyjnych. Czyli jeżeli są przedsięwzięcia, które ze względu na swój charakter są ważne dla gospodarki, finansują przede wszystkim banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego uzupełnia to finansowanie jako przedsięwzięcie na przykład ważne w danym regionie, w danej gospodarce. Natomiast my nie konkurujemy z bankami komercyjnymi. Żeby mocno podkreślić, jaki jest charakter banku, to takim sztandarowym naszym produktem są na przykład gwarancje de minimis, które udzielane są dla małych i średnich przedsiębiorstw właśnie poprzez współpracę z bankami komercyjnymi. My takiego finansowania bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw nie udzielamy, tylko poprzez współpracę właśnie z sektorem bankowym. Powiedziała pani o wspieraniu przedsiębiorstw, które powstają na terenie Rzeczpospolitej, ale bank BGK wyszło poza teren Rzeczpospolitej, powstał fundusz Trójmorza. O tym zadecydowali liderzy polityczni państw Trójmorza. Ten fundusz powstał kiedy i po co? I tutaj małe sprostowanie. To nie liderzy polityczni zdecydowali o utworzeniu funduszu Trójmorza. Tak to? Bank Gospodarstwa Krajowego. Liderzy polityczni utworzyli w 2015 roku z inicjatywy prezydenta Polski, prezydenta Chorwacji, szeroko rozumianą inicjatywę Trójmorza, czyli wspólne działanie na rzecz rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólny głos do potrzeb zarówno rozwoju gospodarczego i społecznego tych państw. Wspólny głos do Unii Europejskiej. I taki szczyt odbył się najpierw w Chorwacji. I w 2017 roku taki szczyt państw Trójmorza odbył się w Warszawie przy okazji wizyty prezydenta Trumpa w Polsce. My jako zarząd wtedy patrzyliśmy się na to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. A co taka instytucja właśnie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja finansowa mogłaby zrobić dla realizacji tak ambitnych zadań jak rozwój tutaj centralno-wschodniej Europy? I wtedy wspólnie z zarządem stwierdziliśmy, a może po prostu utwórzmy Fundusz Trójmorza. Zachęćmy naszych kolegów z banków właśnie tego typu jak my, banków rozwoju w tym regionie centralno-wschodnim, w regionie państw, które się składają na region Trójmorza i wspólnie z tymi państwami stwórzmy komercyjne, działające na zasadach rynkowych fundusz, który będzie takim uzupełnieniem finansowania tych ważnych przedsięwzięć w rejonie centralno-wschodniej Europy. I taki fundusz Trójmorza powstał, powiedziała pani, to była decyzja BGK. Ten fundusz dysponuje kwotą 500 milionów euro. Ponad 500 milionów euro. Tutaj każde państwo według
każde państwo, każda instytucja finansowa, która będzie reprezentować dany kraj, decyduje o poziomie zaangażowania w ten fundusz. A te 500 milionów 500... euro to jest zaangażowanie BGK, czy to już jest zaangażowanie kilku instytucji finansowych? 500 milionów euro to jest deklaracja zaangażowania się BGK. Rumuni w tej chwili mają 20 milionów i pracują nad tym, żeby było więcej, nawet 100 milionów, ale to są decyzje po stronie rumuńskiej. Pracują w tej chwili również Łotwa nad swoim poziomem zaangażowania. Na razie nie jesteśmy tutaj w stanie potwierdzić konkretnej kwoty. To samo Chorwacja i Słowenia i również Czechy oraz Słowacja. Z samego funduszu zrezygnowała z dalszego uczestnictwa Austria, mimo że jest w ramach inicjatywy Trójmorza, jest państwem, które wchodzi w tą inicjatywę. Bo to jest, pani prezes myśli o pieniądzach, ale tak naprawdę fundusz Trójmorza jest jak najbardziej geopolitycznym i strategicznym funduszem, bo chodzi o budowę połączeń infrastrukturalnych, energetycznych między krajami Trójmorza. Te połączenia są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, strategicznego bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Tak, w ogóle nowe ciągi logistyczne, które chcemy, żeby były utworzone na linii północ, na osi północ-południe, są bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego tych krajów. Liczba projektów, która jest ważna, żeby ten region wręcz dorównał do poziomu i standardu Europy Zachodniej, jest ogromna. Wstępnie wyliczone kwoty na infrastrukturę transportową, infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę cyfrową, tylko żebyśmy mogli dorównać do standardów zachodniej Europy, to potrzeby na poziomie 570 miliardów euro. To potężna kwota i tak jak pan widzi, że wspomniane pieniądze w funduszu, to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Ale to nie fundusz ma zrealizować wszystkie potrzeby w tym regionie. Fundusz jest uzupełnieniem i komplementarny do funduszy, które będą realizować te zadania infrastrukturalne, czyli zarówno ze środków publicznych, ze środków funduszy europejskich, a fundusz Trójmorza będzie realizował te projekty, które będą przynosić zwrot ich udziałowcom. Ale to znaczy, że jest to tylko fundusz wsparcia dla rozmaitych projektów? To jest fundusz, który jest niezdolny do zrealizowania samodzielnie żadnego projektu infrastrukturalnego? Może zrealizować pod warunkiem, że ten projekt będzie mógł być zrealizowany na zasadach rynkowych, czyli że będzie przynosił zwrot. My nie zastępujemy tutaj rządów. Ale jeżeli chcemy wybudować połączenie kolejowe, to nie ma gwarancji zwrotu z tego połączenia kolejowego. Jeżeli chcemy wybudować drogę, to nie ma gwarancji, prostej gwarancji zwrotu z tego, że drogę wybudujemy. Tak, i dlatego mówię, że ilość potrzeb i ilość projektów, które są na osi północ-południe, musi być realizowana z różnych źródeł. W tym będą projekty typowo ze środków publicznych. Będą projekty typowo ze środków europejskich, z nowej perspektywy. I będą takie projekty, które będziemy wspólnie z tymi krajami wybierać, przeglądać, analizować, które będą mogły być zrealizowane w sposób komercyjny. Czasami mogą to być również takie inwestycje. No, ja mogę sobie wyobrazić, że powstaje osobna linia kolejowa cargo, która obsługuje transport cargo typowo i odciąża linię typowo osobową. I będzie mogła na siebie zarabiać. To jest kwestia tak naprawdę przeanalizowania różnych projektów, które będą mogły stanowić tak naprawdę ważne projekty biznesowe, ale przynoszące zwrot. Ale czy ten fundusz już pracuje? Czy pojawiły się jakieś projekty? Czy pieniądze zaczęły już na siebie zarabiać? To musimy sobie trochę wyjaśnić, czym jest tak naprawdę fundusz. Fundusze, szczególnie międzynarodowe, to jest porozumienie ilości inwestorów, tak jak przy Trójmorzu, to jest de facto 8-9 państw wspólnie pracujących. Do tego, żeby wypracować ramy prawne, strategie, to jest potrzeba uzgodnień tak wielu interesów reprezentowanych przez wielu uczestników, w tym przypadku 8-9 państw, banków rozwoju z 8-9 państw.
My mamy doświadczenie jako Bank Gospodarstwa Krajowego z innego międzynarodowego funduszu, funduszu Margarit, który mamy wspólnie założony z bankami rozwoju z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Polska, czyli BGK i Europejski Bank Inwestycyjny, EBI. Ustalenie ram prawnych i strategii dla tego funduszu Margarit zabrało 26 miesięcy. To są potężne przedsięwzięcia międzynarodowe i trudno się spodziewać, że ustalenie prawnych aspektów, odpowiedzialności i zakresu funkcjonowania danego funduszu odbywa się z dnia na dzień. My, mając to doświadczenie, przeprowadziliśmy wręcz na skalę globalną w tempie zaledwie 8 miesięcy podpisanie dokumentów, wypracowanie dokumentów prawnych, ram prawnych i strategii, które będą dla tego funduszu Trójmorza funkcjonować. Które pozwoliły go zarejestrować. Które pozwoliły podpisać akt założycielski 29 maja i złożyć dokumenty w Sądzie Luksemburskim do zarejestrowania. A wyobraża sobie pan uzgodnienie, na którym prawie będzie z 12 państw ten fundusz funkcjonował? Że jest skomplikowane, ale nie wiem dlaczego w Luksemburgu, a na przykład nie w Bukareszcie, w Warszawie albo w jakimś innym państwie. Przepraszam za kolokwializm, ale konia z rzędem, jak ktoś potem będzie na danym prawie rozpatrywał wszystkie ewentualne roszczenia czy nieporozumienia. Luksemburg jest miejscem, gdzie funkcjonują instytucje finansowe międzynarodowe. Jest prawem zrozumiałym zarówno dla krajów europejskich, w oparciu o ten właśnie prawo funkcjonuje chociażby Europejski Bank Inwestycyjny, ale że my do tego funduszu chcemy również pozyskać prywatnych inwestorów, dla których, czy fundusze emerytalne nie tylko z Unii Europejskiej, ale szeroko na świecie, to ten system prawny jest dla wszystkich, zwłaszcza którzy funkcjonują w funduszach inwestycyjnych, zrozumiały, przejrzysty, klarowny. Przejrzysty i najprostszy. Jest najprostszy, zrozumiały dla wszystkich, jest prawem międzynarodowym. A dlaczego takiego prawa nie ma w Polsce, które byłoby przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich? To chyba nie do mnie pytanie, tylko do ustawodawcy. To prawda, że warto takie pytanie zadać, skoro tam jest najprościej, to dlaczego nad Wisłą w Warszawie też nie mamy mieć prostego systemu, który umożliwi robienie to samo, co robią w Luksemburgu? Ja myślę, że Luksemburg jest tak samo jak chociażby Szwajcaria, no, na innym etapie rozwoju chociażby rynku finansowego, tak? My, mając doświadczenie przy tworzeniu Funduszu Trójmorza, gdzie spędziliśmy kilkanaście miesięcy na jeżdżenie i przekonywanie naszych kolegów z banków rozwoju, w tych wszystkich 12 państwach byliśmy, kiedy zachęcaliśmy, jak ważne jest to, żebyśmy jako instytucje finansowe mieli wspólny głos co do potrzeb i stworzenia wehikułu finansowego, który będzie uzupełnieniem potrzeb finansowych na realizację rozwoju gospodarczego w tym rejonie. I powiem panu redaktorowi tak, że dzisiaj z perspektywy czasu widzę, jak mocno doświadczenia z okresu komunizmu, nie budowania państw w tym rejonie, ale niszczenia państw, niszczenia tej gospodarki bardzo mocno się odbiły na tym, jak walczymy o każdą rzecz, jak czasami brakuje nam samodzielności w podejmowaniu decyzji. I nas na pewno zbliżyło to, że mając tą podobną historię, teraz dzięki chociażby takiemu funduszowi możemy mieć wspólny głos co do naszych potrzeb w rozwoju naszych krajów. Po to, żeby to łączyć, żeby budować te połączenia na tej osi północ-południa. Ale z tego, co pani prezes powiedziała, te inne kraje jeszcze faktycznie nie przystąpiły, faktycznie, czyli jeszcze nie zadeklarowały, ile pieniędzy zamierzają włożyć do tego Funduszu Trójmorza. Znaczy zadeklarowały niektóre państwa, ale ja nie chcę mówić tutaj o kwotach, dlatego że to jest w procesie. My jesteśmy w procesie uzgodnień. Część krajów musi mieć to zatwierdzone na poziomie rządu, to przystąpienie, część na poziomie parlamentu, część rozmawia z gabinetami prezydenta. To jest bardzo długi proces i patrząc to, jak nie było tyle obostrzeń, chociażby w funduszu Margarit, o którym wspomniałam, tym innym międzynarodowym funduszu, gdzie to zabrało 26 miesięcy,
A tutaj po 8 miesiącach my mamy strukturę, która już zaczęła działać. Mamy zarządzającego wybranego. Fundusz zarządzający? Kto to jest? No, to jest firma Fuchs, która jest zarejestrowana, bo do samej rejestracji musieliśmy mieć wybraną firmę zarządzającą. Firma z Luksemburga, która odpowiada za zarządzanie wspólnie z Credit Suisse, który ma doświadczenie w zarządzaniu funduszami również. Ale jeszcze nad tym wszystkim będzie Rada Nadzorcza, która rozumiem będzie ciałem najważniejszym dla tego, co się będzie działo. Najważniejszy będzie niezależny komitet inwestycyjny, który będzie podejmował decyzje. A kto będzie w skład tego komitetu? Tu będą wyznaczone osoby, które mają wiedzę, kompetencje i są niezależnymi ekspertami. Między innymi przez BGK? Między innymi przez Banki Rozwoju, ale przede wszystkim też przez zarządzających, przez portfolio menadżerów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu tak skomplikowanymi infrastrukturalnymi projektami. I to będzie wybór na zasadzie, nie wiem, konkurencji ofert? Czy to są już osoby, które zostały wybrane? Czy już wiemy, kto to będzie? To muszą być to, jeszcze tych osób nie ma wybranych, dlatego że na ten moment jeszcze jesteśmy w procesie rozmów z portfolio menadżerami, ponieważ fundusz będzie się angażował w 3 sektory. Sektor transportowy, sektor energetyczny i sektor digital, infrastruktura cyfrowa. I do każdego z tych sektorów musimy mieć dobranego portfolio menadżera tak zwanego, który ma wiedzę, kompetencje i ekspertów, którzy realizują, czy mają już potężne portfolio swoich doświadczeń w realizacji projektów z tych sektorów. Po wybraniu tych portfolio menadżerów będziemy wtedy mogli przystąpić do zdefiniowania komitetu inwestycyjnego i powołania tam osób dedykowanych, które muszą spełniać konkretne warunki niezależności. Ale niezależność od kogo? Niezależność od rządów poszczególnych państw? Od kogo mają być niezależni? Mają spełniać warunki niezależności zgodnie z ustawą i międzynarodowymi standardami też rachunkowości, że na nich nie mogą wpływać inne osoby, nie mogą być zależni ani od banków, ani od tych instytucji zarządzających. My możemy po prostu wskazać te osoby, natomiast one nie mogą być ani pracownikiem, ani członkiem danej instytucji. A mogą podjąć decyzję, która jest wbrew interesom strategicznym Polski? Muszą wypełniać to, co jest w ramach prawnych, a przede wszystkim strategii. Strategia jest podstawowym tak naprawdę dokumentem realizacji zadań przez fundusz. To tam się określa, w co ten fundusz może inwestować i to są określone warunki, że w tym rejonie te 3 sektory, połączenia, między transgraniczność tych projektów, czyli projekt zatwierdzany musi wpływać albo łączyć przynajmniej 2 państwa, albo mieć oddziaływanie minimum na 2 państwa. I nie jest to nic dziwnego. Dzisiaj Unia, przygotowując się do nowej perspektywy chociażby unijnej i przeznaczając środki szczególnie na infrastrukturę, również w swoim założeniu ma to, że musi przynajmniej takie inwestycje muszą obejmować przynajmniej 3 państwa. My mamy w założeniu 2, bo dla nas jest ważne zbudowanie połączeń między na osi północ-południe. I kiedy pierwsze połączenie zostanie zbudowane? Pierwszy projekt uważamy, że będzie miał swój początek jeszcze w tym roku, po zakończeniu już wyboru portfolio menadżera i rozpoczęciu pełnej działalności. Pierwsze spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu odbyło się w lipcu, na początku lipca. Kolejne spotkanie, posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu będzie we wrześniu w Tallinie. Ponieważ Estonia dołącza do Rady Nadzorczej. Tutaj nie wspomniałam panu redaktorowi, że pomimo tego, że fundusz jest założony na razie tylko przez Polskę i Rumunię, to na poziomie Rady Nadzorczej mamy przedstawiciela również z Czech, z Łotwy i obecnie dołącza również przedstawiciel Estonii. Więc proszę patrzeć, że te spotkania i praca nad funduszem odbywa się cały czas w obrębie 8-9 państw. Na różnym etapie przygotowania są poszczególne państwa. Rumunia z Polską była najbardziej zaawansowana, więc byliśmy gotowi do tego, żeby zawrzeć akt notarialny i założyć fundusz. I mieć asset managera międzynarodowego zarządzającego funduszami.
i pozostałe państwa zgodnie też z ramami prawnymi i ze strategią zawsze jako główni akcjonariusze, główni udziałowcy tego funduszu zawsze mogą przystąpić. To poczekamy ile czasu na autostradę łączącą Bukareszt z Warszawą? A proszę nie zwalniać z odpowiedzialności również państw, które są na tej osi. Ja myślę, że dzisiaj będzie dużo lepsza też współpraca między zarówno funduszem, jak i przedstawicielami poszczególnych ministerstw z tych krajów, bo chociażby w Polsce ministrem wskazanym do reprezentowania i koordynowania rządu w zakresie Trójmorza jest pan minister Kwieciński. I on będzie starał się, aby te projekty, które służą Trójmorzu, były w ramach rządu też przeglądane, analizowane, bliska współpraca też z samym funduszem, bo być może w ramach projektów, które będą chociażby przez ministerstwa wymyślane, proponowane, będą się kwalifikować chociażby do zrealizowania przez fundusz, niekoniecznie z pieniędzy publicznych. My chcemy, żeby wielkość tego funduszu była między 3 a 5 miliardów euro, a łącznie projekty, które dzięki udziałowi funduszu będą zrealizowane, sięgną ponad 100 miliardów euro. To jest duże, ambitne zadanie. Fundusz, jego okres funkcjonowania zakładamy na 15 lat. Oczywiście potem jeszcze będą te projekty realizowane, ale pieniądze, które chcemy zdobyć do tego funduszu, chcemy zachęcić też innych udziałowców z różnych krajów. W tej chwili prowadzimy rozmowy z Australią, Koreą Południową, Japonią, Norwegią, Kanadą, Izraelem i chcemy inwestorów, szczególnie z funduszy emerytalnych, którzy inwestują właśnie takie długoterminowe fundusze, zachęcić do tego, żeby zainwestowali właśnie w Fundusz Trójmorza. Nie wymieniła pani Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej? Nie, nie wymieniłam. Nie przez przeoczenie. Myślę, że Chińska Republika Ludowa pracuje nad projektem, który się nazywa 16+1. Projekt się w jakiś sposób rozwija. Natomiast my mieliśmy parę spotkań z przedstawicielami tego funduszu chińskiego. I zaproponowaliśmy, że bardzo chętnie będziemy współpracować na zasadach partnerskich, i zapraszamy również do zainwestowania w fundusze, które my mamy i które będą zarządzane według naszych reguł. Nie wiem, czy przedstawiciele chińskiego funduszu są już na to gotowi i otwarci. Wiedzieli, że się zastanowią. I my też będziemy nie tyle zastanawiać się, co będziemy kontynuować rozmowę o Funduszu Trójmorza, ważnym strategicznym funduszu, który współtworzy Bank Gospodarki Krajowej, którego prezes, pani Beata Daszyńska-Muzyczka, była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję serdecznie. To była rozmowa z panią Beatą Daszyńską-Muzyczką, prezesem BGK. My jesteśmy w Modlinku, jest godzina 8:40 i teraz przenosimy się do budynku Pasty, skąd usłyszymy przegląd prasy arabskiej w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego.